Jasar Tarakci już jako młody nurek znajdował ciekawe przedmioty w Zatoce Synopy. Były wśród nich wyroby rzymskie i bizantyjskie, a nawet stare działa. Jedno z tych odkryć stało się dla niego przygodą życia. Na początku lat 80. pracowałem jako nurek. Pewien rybak poprosił mnie o wyłowienie zaplątanych sieci. Podczas pierwszego nurkowania nic nie widziałem, bo dno było błotniste. Udało mi się jednak wymacać sieci. Oplatały jakiś stary wrak. Tajemniczy okręt przez 4 dekady nie dawał Jasarowi spokoju. Co to za jednostka i jak zatonęła? Wielokrotnie nurkowałem do wraku. Ustaliłem, że ma konstrukcję drewnianą. Nie był to nowoczesny okręt. Wydawał się dobrze zachowany, choć spoczywał na płyciźnie, więc raczej nie pochodził ze starożytności. Została tylko możliwość pośrednia. To była jednostka z czasów Imperium Osmańskiego. Już w XIV wieku Turcy osmańscy odebrali Bizantyjczykom panowanie na Morzu Czarnym. Stworzone przez nich imperium miało przetrwać 6 stuleci. Siły morskie Osmanów budziły respekt przeciwników, a jednak nie zostawiły po sobie prawie żadnych śladów archeologicznych. Na Morzu Czarnym powinno być mnóstwo wraków, ale jak dotąd nie znaleźliśmy niczego z floty wojennej sułtanów. To poważny niedostatek. Archeologia morska pozwala weryfikować informacje ze źródeł pisanych. Archeolog morski zajmujący się flotą Imperium Osmańskiego dosłownie marzy o wrakach z tej epoki. Turcy mieli zwyczaj demontować stare okręty, aby ponownie wykorzystać materiał. To po części tłumaczy szczupłość znalezisk. Odkrycie Jasara było niespodzianką, ale czy to naprawdę okręt sułtana? Dilara przyjechała do Synopy, żeby spotkać się z Jasarem. Zamierza zbadać wrak namierzony przez nurka kilkadziesiąt lat wcześniej. Nurkowałeś tutaj i natrafiłeś na wrak? Tak, chyba właśnie nad nim przepływamy. Pokażesz mi film, który zarejestrowałeś pod wodą? Kadłub okrętu zbudowany jest z dębiny. Śródokręcie zachowało się w dobrym stanie. Kemere orijinal konumda, hala sabitle, sabittir. Na kadłubie widać miedziane blachy. Jednostkę zbudowano z odpornego na gnicie drewna dębowego i obito miedzią, dlatego nieźle się zakonserwowała. Jasar powiedział, że kadłub pokrywała miedziana blacha. To ważna wskazówka na poparcie tezy, że okręt pochodzi z czasów Imperium Osmańskiego. Turcy obijali swoje okręty miedzią, żeby uchronić przed gniciem drewniane kadłuby. Tę metodę stosowano aż do XIX wieku. Mamy już materialny dowód. To znalezisko wzbogaci naszą wiedzę na temat floty Turcji Osmańskiej.